Wiesz, bo ja chciałem tak zrobić, nie? No. Ja chciałem tak zrobić, że będziemy mieli jakiś jeden etap zrobiony w jednym. No to powiedzmy, że etap przykręcenia. Etap przykręcenia wentylatorów. No w poprzednim odcinku, jak ktoś się zastanawia. Ludzie, teraz to musimy. Dobra, nie, mamy te wentyle. Nie, sobie tu przeciągniemy te kable. Aha, to trzeba wypiąć. No, czekaj. Kurde, Janek, jak ty mi wycenisz roboczo godziny, to powiedz, ja w ogóle mam podchodzić do... Stary, to ja ten komputer se zatrzymam. No to przekroczy? To będzie akurat. Czemu to się nie chce puścić? Ła, wypuść się. Mała ta obudowa na to wszystko? Nie. Czy no czemu tu się nie chce? Weź mi to wypnij, Dawidek. Już to robię. No, poszło. To... Mam ci jeszcze to wypiąć? Nie, już jest. Już, no. No i tu będzie git. I to będzie tu, to będzie tu. Tam jakoś będzie szło. Te są tutaj. Też sobie jakoś pójdą. No i co dalej? Aha, ja to podłączę. To są wszystkie wentylatory, jakie masz? No, jeszcze można dać na tył, ale to już się może... Dodajmy tego jednego na tył. No. To jest ten bez kolorów, pokaż go. A wtedy my nie musi tam, taki zwykły. I on ma ile kabli? Po jeden mają? Aha, wtedy jeden. I mamy miejsce na taki kabel? No bo moim zdaniem... Jak masz trzy, które wciągają, to wypadałoby, żebyś miał trzy, które wyciągają, nie? Bo to jakby musi się wszystko równać. Bo inaczej stworzy ci się nadciśnienie i wybuchnie obudowa. Rozumiesz to? No. Nadciśnienie obudowiczne. No, pa. Siup. No, siup. No to siup, a gdzie śrubokręt jest siup? To są cztery. Gdzieś ty to tam znalazł? No tu. Dobra, ja sobie to dam radę, wiesz. Ale się okaże potem, że one tak ciężko wchodziły, bo to nie te śruby były. Nie, nie, bo tych śrub jest na tyle dużo, że mi się wydaje, że to już nie mogą być inne śruby, wiesz. Gdzie jeszcze takie były? Ale to już za małe, nie, nie, bo one za mają za małą dziurę, nie? Dobra. I to jest, idzie siup tutaj. To idzie siup tutaj. To idzie siup tutaj. No, ale dużo czasu zeszło na rozkminianie, nie? A teraz no, już rozkminka wiemy. Rozkminka jest rozkminowa, nie? Teraz to już wiemy to. No dobra, to daj mi teraz z drugiej strony, jak ja to podłączę. Ty już zamawiaj. To ja chcę takiego to Juicy Lucy musisz. Ale Juicy Lucy? A mnie nie smakuje tam, no i tam takie whisky, taki dodają posmak dziwny, ale... To zależy w którym, nie? Albo ty lubisz jakiś sens konkretny mocarz? Zależy jaki jest burger. Czekaj, bo niech ja to zrobię, to mamy tak. Zróbmy tak. Na jedynkę dajmy tego. Będą szły od góry. 1, 2. Janek, patrz, spójrzmy no na to. Czy tam jest taki numer na końcu? Tak, no tylko musisz jeszcze, ale wiesz, numer no, mieszkania. Wiem. To. A teraz dajmy te 3. Raz. Chyba nie ma większego znaczenia, które akurat to będzie, bo wydaje mi się, że one jednak... tu chodzi tylko o zasilanie. Dobra. Dobra, ja ci czytam. A to odrywam ten dół. Oderwij go, dobra.
Ale czy będziesz go zostawiał, że będzie wisiał? Czy od razu go mam ci przykryć? Przyczepiony. Nie, kurwa, nie, już derwie stary i zostanie dolny ten. No bo to nie damy rady bez odczepienia go, nie? No to trzeba go nożykiem podważyć, mi się wydaje, albo z płaskim śrubokrętem. Bo on musi być na dużej kawałku taśmy chyba złapany. Bo tu wszystkie to już są te do niego, co się podpinają. To... Czy ty chcesz jaki? Cheese and bacon? Wiesz co, ja bym... Classic? Juicy Lucy taki? Juicy Lucy, no. Ten? Juicy Lucy, to tam są różne rzeczy karmelizowane. A co to jest? To nie jest... Aha, nie, to jest to samo, tylko że z drugiej strony. Dobra. Chyba to jest najdłuższy burger, jaki jest to dobre. No jeszcze mi będzie kurde żałował na burgera. No nie będę ci żałował. Ale powiedz, czy ty chcesz 200-gramowego, stary? Nie no, 200, no przecież nie, kurde, nie małego, nie? No to kurde, no to ja źle tu muszę poprawić. O, a ta naklejka to ci jeszcze się przyklei chyba, wiesz? Do tych. I teraz znów 1, 2 to będą górne. Ja to na razie tak, Dawidek, wpinam tu, a... Później to będzie trzeba, wiesz, poukładać, ale żebyśmy chociaż wiedzieli, co jest gdzie, nie? Tu do mnie 4, 5 i jeszcze jeden gdzieś. Ale on domyślnie nie da się jakby wybrać, wiesz, większego, bo on chyba jest taki standardowy. On chyba jest tylko duży. On jest tylko duży, dobra, to dlatego, okej. Okay. To ja bym to gdzieś tu dał. A to będzie tu. Dawidek, patrz. Co ty o tym myślisz? Wiesz co, to jest... A czemu źle? No spoko, jeżeli wszędzie łapie, no bo by... Będzie działać, tylko zanim to w ogóle zaczniemy układać te kable i tak dalej. Ale... Chociaż to... To mnie tylko trochę boli, bo to trzeba będzie gdzieś podpiąć do SAT. Aha, ale nie, to do zasilania, to tu będzie podpięte na dole. No i potem USB myślę, że już powinni, że jak to złapiemy, to już można zasilać, wstawić, żeby już z kablami sobie wyjść. No moim zdaniem teraz, znaczy to już bym zostawił, bo później będziemy robili kable. Wiesz, na sam koniec pierwszy układamy. Ważne, że wiemy, gdzie który wchodzi, nie? Aha, to też się podpina do SATA. O Jezu, ile ten... Rzeczywiście to chłodzenie ma tyle kabli, ma tak. To nie wiem w ogóle co to jest, chyba zasilanie jakieś. To jest zasilanie. A tu nie ma takiego czegoś? Okay. A to są temperatury, ale po co aż tyle tych temperatur? Temperatur? Masz do chłodzenia instrukcję? Znaczy do... Tak. A nie jest przy tobie? Jest. Zastanawiam, po co są trzy kable jakby do z pomiarem taki jak pomiar temperatury, wiesz, ale ja to sobie tu zaraz otworzę. Coś napiszę. Wybuchnie. Nie, nic nie wybuchnie, luz. Tu jest trzypinowy. Jaki jest kod pocztowy tu? Wiesz co, 44100. Mhm. Dobra. Wydaje mi się, że to są kable od temperatury, ale kurde, aż widzicie takie. One tu wejdą spokojnie, no ale co, 1, 2, 3? A nie, co ja gadam, tu, nie, czekaj, nie. Dlaczego to są kable? Ten jest, aha, ten jest, sorry, ten jest od, nie, no to się zgadza, dobra, jeden jest od temperatury. Ty, nie, znów nie ten, na to gdzie jest? To skąd on mówi? Aha, nie, to on się do płyty. A, bo jak dobra, do tego do płyty włączymy. To po co są te trzy? Może to jest zasilanie jeszcze? To po co? Te trzy, nie, to jest do płyty głównej. No nie, no takie trzy do płyty głównej. To no to jest zasilanie do SATA, tak? No. Do zasilacza. To jest do płyty głównej na pewno, bo to jest czujnik, no tak, chyba temperatury, dobra, no nie? Dobra, a to? Te? Ja to czytałem o tym, czekaj, zaraz sobie przypomnę. Trzy są bo. Do wentyli ktoś pisze, jak do wentyli? A! No nie no, to końcówki? A, nie głupie, to tym się da też wentylatory zasilić.
Dobra, już wszystko wiemy, dobra. No to, to już to zamówione mamy. Jest, jak już powiem. Zamówione, dobra, tak. Moim zdaniem trzeba zasilacz wpychać. Dawidek. Żeby zasilacz wepchnąć... To powiedz mi, ten metal tu się jakoś ściąga, jak to działa, czy... Czekaj, tą piwnicę odtąd trzeba tu było demontować, chyba. Ja ci mówię? No nie, tą całą... Znaczy nie wiem, będziemy to całe ściągać? Wiesz co, no nie tu wiem. Trzeba przesunąć to w bok, z tego co wiem, tym. To odkręć tu. Już to odkręcam. Two gears, kurde, two guys, one obudowa. Dobra. Ale tu jeszcze są te drugie śruby, czekaj, ja ci je poluzuję. To chyba trzyma ta góra się trzyma jeszcze na tym. A masz już to odczęcone. No. Nie, ta górna. O Jezu. Dobra, czekaj, czekaj. Ale ta górna, bo my odkręcamy też. Chyba półki od tego. Ja już to, dobra, wyszło? Tak. Tu jest takie, tu, o. Może by to pokazać, nie? Bo może ludzie są zainteresowani, co jest w środku. No to na dyski jest osłona, a my na zasilacz powinniśmy. No dobra, ale ona chyba jedna trzymała drugą, nie? Tu, tu, popatrz. No, no i gdzie jest zasilacz? Zasilacz jest tam, siup. Zasilacz to jest proste. Siup, co tu jest takie jednak naklejka? Silent operation at low to moderate loads. Powinniście podłączyć i sprawdzić, czy działają na sucho, ty. Ale muszę mieć zasilacz chyba, nie? Najpierw. No, dokładnie. Dobra, tak, dajemy, nie? Zgadza się? Czego się tu gdzieś jeszcze z boków przykręca? Na pewno od dołu, ale od tyłu się wkręca, tak? No to od tyłu. Tylko jest pytanko, jakie to śrubełki były. Wiesz, czy tu były... są takie, już tu już a nie takie... są to te? Takie właśnie? Czy nie? Też zwykłe na krzyżak. Nie, zwykłe na krzyżak, ale takie mniejsze. A to ma gwint mniejszy. No, takie malutkie, takie... Nie takie? Takie pizdryki? Moim zdaniem to mogą być te. No, zazwyczaj wiesz, te śruby nie pasują jakby między sobą tak bardzo. Wiesz co, no ta idealna. Ale z łebkiem wypukłym takie to są? No takie są. To myślisz, że wypukłem źle? Dobrze, 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 dobrze. Kurwa, tu powinno być tak, że jeden dzień jest Janek, może dziś poskładamy obudowę i za tydzień komputer dopiero. Bo to jeden dzień trzeba wziąć na składanie. Czekaj, bo tu znów nie chcę wchodzić ten czemu? Tu patrz, tu luzem wchodzi, nie? Wkręciło, no. A ten dół jakiś taki, kurde. To jest najlepsza przygoda to składanie streamerów. Zawsze tak wychodzi długo. Nie, chyba tylko Emil kurwa tak szybko złożył. Bo Emil złożył? Już tyle razy. No bo Emil już zaś jakieś w tym roku chyba z dwa kompy składał. No ale takie coś składam. No nie, on takie proste pudło na StarCrafta. Takie proste pudło na StarCrafta to ja też składam już pół godziny. Jak ostatnio miałem, stary, ja ostatnio zmieniałem zasilacz, to przed streamem, stary, w 15 minut, wiesz, wszystkie poprzednie. Siup, bo wiem, atak serca był bo, zasilacza. Wiesz, bo zasilacz już dostawał, nie? Szybki skok. Skalowanko jest. No nie, to są trudne rzeczy teraz mamy do zrobienia. Dobra, i mamy wszystkie te zasilania, nie? No to teraz... No to teraz... Zastanówmy się, na pewno potrzebujemy do zasilania taki kabel, o, to jest do płyty głównej. To jest płyta główna i my mamy tam wejście. Poczekaj, w PC Building to było inaczej, nie? W symulatorze, wiesz o tym? Mhm. To będzie, a masz instrukcję zasilacza, bo mi, nie, ciężko mi czytać co tam w środku, ale one są podpisane, co się gdzieś wpina. Trzeba było najpierw je wpiąć, a później dokręcać, wiesz, tak sobie teraz. Mówisz? No bo tak ostatnio podpinałem ten swój, też się tak skończyło. Że? No, że gówno, że musiałem wziąć i te... Pa. Czekaj, ja go wykręcam, bo lubię... Stary, a gdzie jest po polsku, się pytam?
Polscy korser wchodzi do Polski i gdzie jest po polsku? Moim zdaniem, wiesz co korser powinien zrobić? Ten film z naszego streama pociąć? Że niby w 5 minut. I że pin how to build PC in 5 minutes. No. Stary, siup. I by było, dobra. Czekaj, ja ją wyciągnę, bo to... I robimy tak. Najpierw zasilanie do płyty głównej. Tak? Tu jest SARA, peryferia, SATA. 24 pin. To jest to. I tak nigdzie indziej nie wejdzie. I tu będzie pewnie, obok będzie też to. Dobra, mamy płytę główną, tak? To jest płyta główna. Teraz tak, karta graficzna. Ile, jaki my tam mamy? No zobacz, jakie mamy zasilanko. Jedno. My mamy podstawowe jedno. To jest, ale tu jest napisane CPU. Szóstka, ósemka, to jest czekaj. To znaczy, a my mamy ósemkę. No. Aha, dobra, czwórka CPU, dobra. Mhm. To tu podpinamy czwórkę CPU. Tak, Type 4. I to będzie do CPU zasilanie. Później mamy peryferia SATA. I tu wchodzi karta graficzna. Ciekawe, czy to ma znaczenie, szczerze powiedziawszy. Ale szczerze mówiąc... O, tu masz... Tych kabli zostanie, a to dobrze, że zostanie. Ale szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, czy nam się opłaca wpinać. Wezmę to z CPU, wepnę do tego. No bo przecież ona wchodzi, ja nie potrzebuję więcej, nie? Ale wiesz, co się zastanawiam? No dobra, czyli co chcesz zostawić, ten wywalić? Chociaż nie. No co, dwóch kart nie będę wpinał nigdy. Zawsze można kabel dołożyć. A nie, patrz, to jest idiotoodporne, nie wepnę tego tak. Nie, bo tu za dużo... Nie, bo jest ścięta... Nie wiem, z boku jest ścięta. Ale tak? Jest... Nie, no też jest na taki sam. Chodzi mi o to, że ten kabel ma strasznie dużo tych, wiesz... Nie. I to mi się nie podoba. Dobra. Znaczy on wejdzie, ale wiesz, będziesz miał taki dodatkowy, nie? Po co ci to? Co? Żeby zostawić, złożę ci taki. A po co mi taki kikut jest? Więc fajniej by było, jakby jednak było to na gotowo, już wiesz, jeden tylko. To jest największe gówno, że w sensie to chłodzenie spoko jest, prezentuje się super i tak dalej, jest ciche, tylko no ma te kable i no tych kabli jest trochę. Nie, to sobie damy radę z tymi kablami. Dobra, no nic, będzie ci wisiał, bo po prostu ta karta potrzebuje tylko 4 piny takie. Nie? A czemu tak złączyłeś, a nie było szóstki takiej? No tutaj, no właśnie nie ma, nie, bo one takie są, no, bo one są przygotowane właśnie na trójki, czwórki i te. No to jest? To jest do płyty głównej. Aha. CPU. Czyli tu mamy, patrz, PCI Express. Nie wiem, wydaje mi się, że można to spokojnie tu. 4x4, 6x2, czy może tu, no dajmy to. Dobra, i teraz mamy peryferia. I peryferia idą z tymi, bo to są te kable do SATA, nie? No. I my potrzebujemy dwa takie. Trzy. Ale czemu trzy? Ty mówisz o... O, i mamy trzy. O zasilaniu na... Tak, ten, bo na popatrz, bo wepniemy jedno, nie, Dawidek? A zrobimy tak. Te zasiłki podepniemy sobie normalnie tu. 1, 2, 3. Jedna będzie od tego zasilania, druga będzie od jednego i drugiego tego. No dobrze. To są wszystkie kable. Zrozumiałem, okej. Okay. Wydaje mi się, że nic więcej nie potrzebujemy, tak? No. No to żeby tak. Nie, to już tak oczami możesz popatrzeć w przyszłości, ale... Nie, no w przyszłości nic, no ja nic, dołożyć na to. Ale no nie, mówię, że przy składanku dzisiaj to nic więcej, no. Bo płyta główna z zasilacza jest tylko tym jednym szerokim zasilana i bezpośrednio na płytę już nic nie wchodzi z zasilacza. No jeszcze CPU wchodzi z zasilacza i chyba tyle... Wentyle chyba nie wchodzą. Nie, wentyle się po prostu wpina. No, wentyle się po prostu wpina. Może coś nowego wymyślili, ale... Dwa kasztany, bon kolesów. Czekajcie, ja przepraszamy, bo nie mamy tutaj... Nie mamy pokazu. Wiecie, jak u mnie dacie suba na kanale, to będzie się wyświetli na ekranie, bo to jest tak sobie... Wasz Kiks, dzięki za 13 lat. Zrobię ci specjalnie tutaj dźwięk wiedźmiński. Taki masz teraz dźwięk? No tak jak jest z Wiedźmina, taki jak się dostanie questa czy wykona go. Ty, a dziś... a nie jest.
Ale to widać na opracowaniu w sumie z nimi, że ja mam karmę, dźwięk suba jest taki sam od wielu lat. W przerwie zobaczymy te słupki i tam donate'y, bo niestety nie ma alertów, bo to jest całkowicie inne to stanowisko. Kurde, ale wiesz, że Juicy Lucy to trzeba tak z 2 godziny poczekać, nie? Ja, bo tam mają obłożenie. Przecież wiem, jak tam jest. To jest to, co ma mają ten duży taki w środku, tą taki plac, tą tawernę taką. Ja, ten ogródek. O taki. Kurwa, ten ogródek jest w środku. Kurwa, na odwrót przykręciłem. Czemu nikt nie pisze? Pisze na coś ten... na odwrót przykręcił, zasilacz? Cały zasilacz do góry nogami jest. No. Weź tam przeczytaj, czy ktoś ja to powiedział, czy daj, ja to odkręcę. Daj ci odkręcę. Nie, ja już to odkręcam, do tej weźmie nie. Piszcie szybko, na odwrót. Piszcie na odwrót, że... No, no. Ktoś pisał. Pisał wczoraj o zasilaczu. O, wczoraj już pisali o zasilaczu. Ja w ogóle oglądałem ostatnio, bo wiecie, oglądam te firmy, tam karty graficzne, nie? Poszły do prasy, wiecie, już mają w rękach i no to mówię, no to taka praca, że wiecie, że muszę się orientować co, kto, co i jak. Mhm. Więc oglądałem wczoraj dużo tych filmów, no i oglądałem jakiś tam pewnie film Blacka czy kogoś. I nagle mi wyskakuje wideo BlockTech, a on tam miał jakiś komputer od jakiegoś ty synka, nie? No. Stary, co tam było, nie? Wszystko na... Jak coś mogło być na odwrót przykręcone, to było na odwrót. Jak gwint się nie zgadzał, to stary, to typ tam czy był. Byle jak śrubę. A powiedz mi, czy ty wpadzałeś ten link, co ci wysłałem, czy tyś wypełniał dzisiaj ankietę? Jaką ankietę? Z i... Tak, ale trochę mnie zdenerwowała, wiesz? Bo... Mam to nagrane, bo to wrzucę jeszcze sobie na ten... Co cię zdenerwowało mnie to, że oni tam pytają, która klawiatura jest lepsza? A skąd ja mam wiedzieć, co to ta klawiatura? Ale nie, wiesz jaki był problem w tym? Był problem, że one, dużo rzeczy było w ogóle nie w tej samej cenowej półce. No, to czyli na przykład był laptop gaming, który z gamingowych jest najlepszy, nie? I był tam Predator stary, znaczy, wiesz, tam było. I słuchaj, tam różnica była po 6 tysięcy, wiesz, w sprzęcie, nie? No właśnie to tak samo dziwne, na przykład, ale mnie bardziej jakby... Jest taki plebiscyt w, jak on się nazywa, Tech Awards, no. Nie robi tam PC Lab i cała ta grupa Onet, czy jak oni się nazywają. No ale w czymś na przykład, że na przykład design, nie? Albo, ale nie, oni na przykład robią produkt roku. Aha. Dla graczy i ci dadzą, nie wiem, karta graficzna taka, procesor Ryzen, wiesz, 2080 Ti, nie wiem, Super Aura, coś tam, Asus, wiesz, jakby całe takie rzeczy. No i zbierają ci to do kupy i wiesz, no wybierasz po prostu, mówisz, o kurde, no to jest ta karta graficzna, a nie taki model, taki czy taki. A, no bo ja tam, benchmark bo, spojrzeć. Bo było na przykład 6 no tych samych kart 1080 dokładnie, tej, ale inne chłodzenie było. No, tylko, no to co ja mam, czy to nie wiecie, i to jeszcze na przykład były 2080 Ti, których nawet jeszcze testów jeszcze, nie ma, nie? I ona była porównywana z 1080, stary. I skurde, z 580, to wiesz to. No bo to jest taki, wiesz, polski, taki na PGA będzie odnośnie. No ale ten Awards też jest polski, nie? To chyba kurde ustawione. Dobra. Dobra, mamy zasilacz. Te kable z zasilacza, to one muszą moim zdaniem iść tam z tyłu, żebyśmy je później mogli ładnie w obudowie wypuścić. Więc sobie już z tyłu. Mogę usiąść tu? Możesz, nawet musisz. Ja je tu wciągnę, weź mi je podaj. Nie wiem, czy widzowie nie widzą za daleko tego wszystkiego, czy to jest ok, bo nie da się na kamerce przybliżyć. Nie da się zrobić. No to jest za daleko. A, ściulasko. Już co, teraz się zastanawiam, jak tu przyciągnę, bo ten kabel, wiesz, on jest... Bo, ale spójrzmy, gdzie jest zasilanko płyty. No jak gdzie? Na pewno przodem tego kabla się nie puszcza. No od góry. Ale nie, jest... U góry będzie. Góry z boku. Boku, tu, z tej strony. No, no to tam wyjdzie przez te, wiesz... Przez te łony? Tak. Tu, widzisz? Mm-hmm. Tu na razie. To już w tym momencie tworzysz. To jest do karty procek. Graficznej. Nie, to jest. Ale no, to chyba wszystko tak. I tak tyłem wypuścimy, no bo. Karta jest. Tak, to wszystko tyłem. Ja tak się wydaje. Wie, to Janek. Bo nie będziemy nic po obudowie puszczać. Nie, nie będziemy, bo od tego ma chyba być świecąca. Ona ma być. Tam gdzieś zabraknie miejsca. No tak samo. To CPU też górą wypuścimy. Ja mam tak zrobione. Jezu, tak. Jezu. No i te to już w ogóle tyłu, z tyłu. I dalej dropi internet czasami, wiesz? Ale już teraz jest spoko, przed chwilą znowu dropiło. Ale nie wiem, czy to nie jest. Ale jak to się ludzie... No wiesz co, ja pinga zrobię. Jak się ludzie to przekłada na live? Czy wtedy są ścinki, czy jest buforowanie live'a całe, że wam zacina, a dźwięk leci, a obraz stoi? Nie, bo ja wiem, bo ja to widzę, że to spada, tylko że się zastanawiam, czy to nie jest od czegoś z PC-tem, wiesz, bo tam ten kabel jest, mówię, ale... Dlaczego część, która jest wydzielana, która wydziela dużo ciepła,
umieszczona jest na dole. Bo ona jest oddzielona od reszty, nie? Ona jest w piwnicy, stary. Zakładamy to? Tak. To załóżmy to. Jest, czekaj, na pewno jest wszystko, bo dociskane, dobra. Czy on jest dokręcony w ogóle, Janek? Jest, jest. Chyba, że się go jeszcze gdzieś dokręca z góry albo z dołu, ale... Z dołu się raczej nie dokręca. Dobra, i weź tą drugą. To jest co? To jest na dyski, tego nie będziemy używać. Chyba, że możemy to wykorzystać, żeby kable jakieś tam przepuszczać. Ja bym to zostawił jeszcze na chwilę. Nie, to nie. Wiesz, ja to założę, może nie dokręcajmy, nie dokręcajmy tego jeszcze, ale zostawmy to już założone, nie? Dobra, to mamy. Co nam jeszcze brakuje, powiedz mi? O zasilaniowe sprawy. Jak zasilaniowe? Na przykład nie wiem skąd to... A, to jest... Nie, nie, to jest... moim zdaniem ja bym już zaczął płytę główną, no bo co? Nie, Janek. A to pierdolimy? To na sam koniec, jak już zaczniemy kable układać. Ja nie wiem, czy coś się nagle nie okaże, że płyta źle idzie i trzeba, wiesz, wentyl przestawiać. Czy płytę można złożyć i niech sobie płyta leży z boku, nie? Znaczy, nie trzeba jej montować. Nie, no, trzeba właśnie ją montować. O to chodzi, że trzeba ją zacząć montować, bo od tego zależy później, gdzie te kable. Od tego ona jest. Weźmiesz mi tu, wyczyścisz dół? Mhm. No i na kablach to kładziesz, ale... No niech będzie na kablach, ale to już wiesz, to już jest... To już jest to. Nie masz plastiku. Dobra, to ja już przygotuję pod płytę to. Moim zdaniem już płyta może wchodzić. Już wchodzić. Tylko tam jeszcze ma podstawkę pod Intela dać chyba, wiesz? No na pewno, jak masz procesor Intela, to kurde... Może by było łatwiej. Stary, to jest dobre na te śrubki, co możesz tu... Tak, to jest wymyślonko. Czekaj, no niech ktoś napisze, zepnij to wszystko. My to zepniemy wszystko, ale mówię, najpierw chcę mieć wszystko ułożone, bo nie wiem, czy mi gdzieś jakiś K1 nie wyjdzie inaczej, nie? A twoje jest wygranko? Moje jest wygranko. Czy ta płyta nie ma jakichś dziwnych tu naklejek? Ale od dołu zobacz czegoś, jakiś ciustew. Tu ma ten mocarz. Ma... A my nie musimy do tego chodzenia z jakiejś innej podstawy wdupiać? Nie, jest dobrze. To jest w ogóle nie schłodzenie, to jest procesor. Ale nie, no do, ja wiem tylko, że to musi być jakaś inna podstawa, bo wiesz, ma co, inne pokaż dystanse. To schłodzenie, no może być... ale masz okno z tyłu, wiesz, to nie jest problem. Mhm. O to chodzi, bo wiesz, w tanich obudowach jest tak, że nie macie tej dziury z drugiej strony. Jak nie przykręcicie tutaj, wiecie, tej podstawki do przykręcania chłodzenia z tyłu płyty, nie, tu... Na przykład czasem są takie uchwyty, to później się nie dostaniecie i musicie znów wszystko ściągać. To jest denerwujące mocno. No dobra, no moim zdaniem, no nie wiem, no nie ma wielkiej filozofii. A co chcesz, żebym tak? A czemu nie montujemy jej tutaj? Bo tak się nie robi. Znaczy możemy, możesz te dyski wsadzić, nie? No nie montuje się. Nie, no bo dysku nie wsadzę potem. No to wsadź te dyski, bo one są... Nie a wielkie. To byś mógł aparatem nagrać to ten taki siup? Mogę, no to byś... Siup takie. A gdzie masz ten? A to ten twój się nie naładował? A to w moim może jeszcze jest baterii. W twoim jest bateria, bo on się nie wyłączył jeszcze, nie? Tu masz dyski, masz. A, to siup. To ja ci siup. No to siup. Tylko... Czekaj, ja sobie sprawdzę. Jeden jest pewnie pierwszy, a drugi jest pewnie drugi. Albo czekaj, ja muszę pierwszy sprawdzić, żeby nie było Liptona. A, i teraz czekaj, bo tu jest już ta śrubka. A, to nie jest tak, że już kładę. Śrubka czemu? Nie, trzeba tą śrubkę odkręcić, bo nią się dokręca potem dysk. Potrzebujesz mniejszej śrubokręt, czy masz taki? Mam taki. Muszę zobaczyć. Najpierw procek i chłodzenie. No kto zakłada procek i chłodzenie na nieprzykręconą płytę? No i chłodzenie, które ma taki ten dystans stary z kabla. Najpierw płytę montuję, a później procek i chłodzenie. Dobra. Ty! Co? Wiesz, co tu można zrobić? Co? A, bo to jest tak montowany dysk. Pokaż, ta płyta ma montowane dyski, wiesz jak? Normalnie u mnie jest tak, że ja praktycznie, że ona dolega do płyty praktycznie. No to nie, to tu w powietrzu. A tu jest w powietrzu. No to czekaj, bo cię nagrywam, jak ty to robisz, Dawidek, bo to takie rzeczy to się nie robi na co dzień. To czekaj, to wezmę tak. No. Tak się wkłada pod takim kątem lekkim. Widzisz, kurde? Mm. Stary. Czekaj chwilę, bo to nie jest tak hop-siup. O. I tyle. O, koniec baterii. Dobra, baterii. To ja idę po mojego. Dobra, to idź. Pokażemy, bo to nie każdy wie, jak ten dysk jest montowanko. Nawet my nie wiemy.
Znaczy ja wiem, bo już ten dysk montowałem u siebie. Tylko, że tak mówię, na przykład co płyta, to mnie coś zaskoczy, nie? Patrz. Czekaj, bo jest jeszcze drugą baterię na ładunek. Nawet tu wam pokażę. On naturalnie jest w ten sposób wygięty, widzicie? Pod takim kątem się go wkłada i tu się później go dociska tutaj i dokręca się na śrubeczkę. No dobra. Co sobie zrobisz ty? Czekaj, bo mi się ręka trzęsie. Nie, Janek. Może ja to zrobię. Kurwa, jak Delirka stary, alkoholik. Czekaj. Moment. Bo mnie kamerują. Bo jest nienamagnesowany dobrze, wiesz? No przecież to jest płyta główna, właśnie ma, nie może być taki namagnesowany. Ale wiem i problem polega na tym. Wiesz czemu ten śrubokręt jest na końcówce tak uwalony? Specjalnie. No tam gumę do rzucia wciskałem właśnie, żeby trzymała te śrubki ładnie. No pięknie, no. Piękny i tutaj koser. Drugi dam. Mówisz, że guma do rzucia była? No bo jest cisza jak... Cisza jest stara jak na filmie kręcone. Dobra, daj ja to zresztą. Janek, ale nie rozumiesz, że ja mam mniejsze palce od ciebie, albo nie? Daj, ja mam mniejsze, ty masz takie paluchy, weź potrzymaj kamerę, ponagrywaj stary. Potrzymaj. Weź. No bo jakby widzieli, jaka śrubka jest mała, to by... Stary, weź ją wpuść, by ty... No ty, prawie nie widać. No nie zdążyłeś nawet to no, złapać, się. Chłopie. Weź. Nagrywam, tak? Wyłączyć tym czerwonym? Tak. Twoje było nagrywane. Dobra, i ten. No i co była za rozkmina? Nie, no ludzie. No pokaż tutaj po prostu do tego, do jak wygląda to. No tak to wygląda. Tak te dyski, nie? Jak są zamontowane. No tak wygląda, jak są zamontowane. Siup, siup. No i to są wszystkie dyski, co będą w tym kompie. Nie będę żadnych tutaj kablami ciągnął i to jest tyle. One łącznie mają prawie 1 tera. Teraz się zastanawiam, czy tu na pewno wszystkie kable są. Co ja robię? Nie w tą stronę, w tą. Gdzie on jest? Tu ma wyjście. A co ty masz? Ty czekaj, bo coś... Nie, bo jeszcze tutaj... Weź mi ten... Ale ty mówisz... Wyciągnie, nie mogę położyć go, co to jest. Janek, my musimy sprawdzić, czy... A, ty nie rozciągaj tego, bo te kable są na styku. Kołki trzeba sprawdzić, bo jak są rozmieszczone, w sensie... No ale jak... inaczej nie są niż są, nie? Wkładasz to po prostu... A nie ma jeszcze dodatkowych kołków się na tym nakręca przecież, Janek. Gdzie masz ten tył od tego, od ten tył? Gdzie mi to schowałeś? Panel? No panel, no musisz mieć panel. Tam jest. Gdzie? Jest w czarnym, największym opakowaniu. Tego nam brakuje. Ale na to się jeszcze, Janek, nie nakręca się na to jeszcze przecież takich tych dystansów, ciul. Nie, no. to już jest. No co chcesz z drugiej strony jeszcze przykręcać? I to musisz mieć z tymi myszkami do góry. Tu. Pięknie, a ładnie się błyszczy, powiem ci, kurde. Tylko teraz wiesz, co ja bym zrobił, bo widzę już. No. Bo patrzę, jak kable idą, nie? I widzę już, że ten jeden kabel, on powinien iść tędy, nie? Jakby za płytą, a nie tak wiesz, przez nią przechodzić. Nie, na odpierdol. Dobra. Ten też idzie za, ten idzie za. No ale co, czemu chcesz już? Ja bym na przykład tam ramy już wdupił w to. To, co można wdupić. Wiesz co, bo jak ona jest przymocowana, to jest sztywna przymocowana, tak? Wszystko jest ten, nic nie zrobisz. A jak masz ją tak luźno i zaczniesz w nią coś wpychać, no nie wiem, no.
Pierwszy raz się z takim czymś spotykam, żeby ktoś, wiesz, montował, no bo tylko ramy bym na koniec dał, ze względu na zamieszczenie procesora i ten, nie będzie miejsca już tam w ogóle, nic. Zastanawiam, bo coś faktycznie wypycha. Ramy weź na koniec. Weź mi tą gąbkę, porusz. Nie wiem, czy te kable tam coś nie wypychają. Co tu tak, kurde? Chyba, że to ten wentyl... Nie, no jak, on nawet nie dotyka tego. Czekaj. Jest dobrze chyba. Aha, wiesz co mu? Nie, dobrze, dobrze, bo to jest taki elastyczny. Zawsze jest tak, że wiesz, że jakby ją tak trochę dopychasz do tego, nie? Mhm. Tylko nie chciałbym, wiesz, żeby tu coś... Kurwa, ja dawno nie widziałem... Widziałeś PS2 port na myszkę albo klawiaturę stare? Ja... Wiesz co, no ale to używasz, ja też mam w tym. Bo to masz te myszki stare takie. Stare, jakbym chciał na kulkę? No, jakbyś chciał na kulkę, no. Wiesz co? Ja muszę tu zobaczyć. Coś mi tak sprężynuje ta płyta i się zastanawiam, kurde, czy to tylko przez ten tył? Czy coś... Ty, a to co to jest? Poka. Co? To jest, kurde, M2, ten. To jest jakaś osłonka na coś. I tu jest jakiś plastik w tym. Ty, czekaj. Weź obczaj, co to jest. Co to, kurwa, jest? A nie masz... Weź mi, daj śrubokręt, niech ja to wykręcę. Stary, odkryliśmy coś. Nie jest coś takiego... A nie ma takiego na przykład... Może chodzi o to, że jest jakiś dysk mocarz taki tutaj duży, można dać. Że M2 jest może taka długa. Żeby się... Nie, nie. Stary. Kurde, no daj mi się... A nie jest to osłona... Krzyżak, daj mi krzyżak ten, który żeśmy przeprosili. Gdzie masz ten mały krzyżak? No to nie jest to. Tu go masz gdzieś? Tak, tutaj ten. Jest jakby takie coś w... Stary, radiator. To jest ta. Co ty to odkręcasz, czy...? Odkręcam, ale to się... Nie chcę kręcić chyba, że... No, to jest jakieś dziwne coś. Coś jest w M2 wpięte, ale co to jest? Ty... Radiator? No to jest, widzisz tu? Ma przekrój radiatora, jest falowany. Kurwa, to może jest, może tu się radiatory da do nich wpychać od góry. Ale no i wtedy miałbym, no jakbym chciał jakiś bardzo chronić desk moca. Do renderingu, stary. Kurwa, to dlatego on ma naklejkę z tyłu. Żebyś mógł podkleić go pewnie. Żebyś te kości, które są na dysku, podkleił sobie pod ten radiator. Rozumiesz? Tak, słucham? Tak, myślałem, że to mój. Tak? A pan jest tutaj? Dobrze, dobrze, dobrze. Wiecie co jest? Kurde, radiator do M2? Ale taki gwint, że nie chcę go zjechać, a go nie odkręca tym śrubokrętem. Dobra, palić to. No tyle, dziwna sprawa, wiecie? Znaczy ja się tak akurat na tym w ogóle nie znam, więc dla mnie to ogólnie jest dziwne, ale... Jest normalnie... ja to pokażę wam tutaj. To coś. To wygląda... To jest radiator do tych dysków. Tak mi się wydaje, że się go przykleja. Od dołu jest taśma taka, wiecie, taka folia jakby. Śmieszne. Wiecie co, ja bym weźmy ślubo. Nie chciałem swoich wyciągać, bo mi się później, wiecie, Dawidek, kurde, nie odda. Ale sam jestem ciekaw. Ty, no kurwa, co za śruba się nie chce odkręcić, czekajcie. Okej, poszło. Już wam pokazuję, co to jest. Takie coś. Widzicie? Tu jest normalnie folia. Wydaje mi się, że to jest jakaś taka taśma pewnie termoprzewodząca. I zakładam, że podklejacie pod to dysk i wpinacie go normalnie do N2, tylko powiem wam, że żeby trafić... Znaczy, nie wiem jak go... Zastanawiam się, jak teraz dysk tu położyć, żeby on akurat się wpinał tak samo, nie? Czekajcie, bo chyba wyszedł Dawidek na zewnątrz, nie wiem, i nie umie wejść.
moi drodzy. I teraz tak, jak się zastanawiam. Najpierw wsadź, a potem przyklej. Tak, tylko że z wsadzeniem też nie jest tak prosto. Bo ten slot... Znaczy ogólnie to jest do zrobienia wszystko, nie? Ale ten slot ma tu takie śrubki, bo zakładam, że te M2 mają różną długość pewnie. A ostatnia to jest do przykręcenia tego chłodzenia. Pewnie najpierw trzeba, no może najpierw dysk, a później go tak od góry wsunąć i przykręcić. Nie będziemy tego robić chyba, co? Ale jeszcze mi ktoś wytłumaczy, bo to jest jedna sprawa, co to jest, a druga sprawa... Po co to jest? Przecież to jest kurde, po co to chłodzić w ogóle? To ma jakiekolwiek znaczenie? Tak powiem wam szczerze, że nie wydaje mi się. Jaki wpływ ma takie... Znaczy... Jakbyś chyba mega pracował na tym dysku. Powiem ci tak, że może jakoś... Renderzyć jakbyś... Może jakaś taka estetyka, no bo to przykrywam sobie, no i jak ktoś jest, wiesz, ma szalony jest, to co tam wszystko chce schłodzić, nie? Ale no nie wydaje mi się. Dobra, czyli co, burgery teraz jemy? No można by było, Janek. No, musimy, bo już jest... To jest, dobra, to pierwszy posiłek podczas składania. Pierwszy posiłek, ale muszę ręce umyć. Nie, no to ciul komputer na zewnątrz, stary. Komputer trzeba odłożyć na bok. To daj go, położymy tak. Daj go całego tu do mnie. Czy ja coś ciągnę za sobą? Tylko uważaj, bo tu masz śruby na tych, nie? Jak położysz tą gąbkę gdzieś, wysypiesz, to... O Jezu. Nie, bo już prawie jesteśmy przy końcu. To już jest prawie, już końcowa, nie? Prawie już końcowa, to trzeba teraz coś zjeść, nie? Ale czekaj, ale... Czy coś kładziemy na ten stół? No, ja talerze podam. Wiesz, że herbata jest niezrobiona od... A, zrobiłem. Zaraz tam się wody wypije. A, bo to było pierdolenie z tymi... Z tym rozdzielaczem. Ale ja teraz już bym wiedział, jak to zrobić. No i co z tym, ale to po prostu taki bajer, że o... Tak, yeah, że fajnie zrobiliśmy. Jest dla takich fanatyków o na przykład chłodzenia wszystkich rzeczy. No, tak mi się wydaje. To jest robocza sytuacja. Tu. Jeszcze mi powiedz, że ty łódeczki ziemniaczane nie. Tak. Nie wierzę. To jest dla ciebie... Powiedz mi, chcesz widelec? Tak. Czat będzie czytany. Zaraz. Czad jest czytany i odpowiadamy. Trzymaj, masz tutaj ze srebrem na zastawa. Bidek. No, na tym. Ja sobie zmytam, co wymyłam go. Fajne macie, zamówiłem pizzę. No, to jest zawsze, to składanko jest zawsze takie, wiesz, to jest jak piknik, jak przygoda. Czekaj, niech ja się tu... Na tą wyżerkę, kurde, ustawię dobrze. To też musisz sobie zdjęcie zrobić, stary. Które jest Juicy Lucy, to jest JL. Daniel? JL. A mój jest nieoznaczony. Proszę. Te ręczniczki. Patrz to. A gdzie jest ten pokaż. Ręczniki papierowe? Jezu. Ale się zaparowały te ziemniory. Patrz, tu mam ręczniki papierowe. To trzeba zjeść teraz. Ale mi wejdzie ten burger teraz, pokaż, wiesz, bo ja, mój mózg teraz tak dużo kalorii spalił. Gorzej niż na siłowni, tak mi się wydaje. Tu wyrzucamy śmieci, nie? Mhm. O Jezu, łódeczki ziemniaczane. Koryto. O Jezu, a mój jest tak ładnie zapakowany. Ty musisz go pokazać. Ja go pokazuję, nie? Mój jest, ja mam mniejszy, bo Janek chciał Juicy Lucy, a on jest domyślnie taki mocarz. Nie wiem, czy on jest jakiś mocarz specjalny. Co mam pokazać, że co jest w środku? No burger. Burger, cebulka, pomidor. Ja pokażę wewnątrz. Taka sytuacja jest boczkowa.
Janek, tak się nie je. Ja mam brodę, stary, nie będę jadł ten, bo mi zaraz wjedzie to wszystko, wiesz. Włos biały z kota, stary. Można by muzyczkę puścić ludziom. Można by. Restaurantę. No zróbmy przerwę w nagrywaniu i puśćmy muzyczkę. Dobra. Ja wezmę.